Cześć wszystkim, z tej strony Ron, witam was w kolejnym odcinku Remember Me. I tak, naszym zadaniem, jakie mamy zadanie? Zadanie mamy takie, że musimy jakąś architekt tam dorwać, nie wiem, czy zabić, czy coś, znaczy nie, sorki, zabić nie, po prostu musimy się wkraść w jej umysł, no i troszeczkę poprzestawiać wspomnienia, raczej może nie tyle co poprzestawiać, a dowiedzieć się czegoś właśnie z jej głowy po prostu, wyciągnąć jakieś niezbędne informacje dla Edge'a. No i dobra, czekajcie, patrz tutaj, gdzie możemy sobie iść, czy czegoś nie ma, ale tam chyba nic, coś tam pisało, ale nawet nie skumałem. Znaczy nie zwróciłem uwagi, o tak. Wyszliśmy ze slumsów, nawet fajnie to wygląda, widzę tutaj. Spójrzcie, te ulice już troszeczkę, takie połączenie futurystyczności i starego takiego stylu, jakby stare miasto czy coś. Okej, usługi non-stop. Co my tu mamy? Ale niestety to nie jest poprzetłumaczane. Tam jakieś były chyba... jakieś menu było czy coś? Behold the privileged few. Safe with their little comforts, while others live in suffering, a few meters from their barricade. No one chooses which side of the firewall to grow up on. It's not their selfishness that I condemn, sister. It's their eagerness to forget everything that bothers them. Okej, no kurczę, widzę, że to miasto jest dosyć spore tutaj. Tak się rozglądam, ale czekajcie, co tam pisze na górze? Saint Michel, to tu chyba. O tym było coś wspominane. Tymczasowo zamknięte dekretem zarządu, czyli na razie sobie odpuścimy to. Może polecimy tędy. Okej, czyli tam też nie dojdziemy. Gdzie mam iść? Co mam zrobić? Tam jest jakaś dróżka. Może możliwe, że tędy musimy jakoś przejść. Dear Lord, I'm so very sorry, madam. Hey, are you okay? Should I call for emergency assistance? No, no, no. Hey, I'm fine. If you should desire to file a complaint, my identification has been saved by your Sensen terminal. Good day. Masakra. Jak tak ma być w przyszłości? I've been waiting 20 minutes. Kurczę, no. To nas czeka na pewno kiedyś. Ale nic, tutaj co jest? Co jest tu? To są jakieś telebimy, ale kurczę, tam na razie nie będę się tym zajmował, tam nic ciekawego nie ma, reklamy jakieś tutejszego świata właśnie. Chyba jakaś policja. At your service. If you're prone to intermittent memorial access, you should activate your odd compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her, the escaped memory hunter. Okay, patrol 17 log, escaped suspect ID, recovery in progress. No to chyba czeka nas troszeczkę walki. Jacyś kurcze stróże prawa, ale futurystyczni. Gdy nad pobliskim przeciwnikiem pojawi się ostrzeżenie o ataku, po prostu wciśnij, aby przeskoczyć nad przeciwnikiem. To już wiem. Którego uderzasz? Pozwoli ci to kontynuować kombinację. Okej, dajesz i unik. Czekaj, tak jest, na razie fajnie nawet idzie. Przeciążenie, o sprawdźmy to. Przeciążenie pamięci, masakra, zajebiste, to mi się podoba. Wykonaj wystarczającą ilość presenów mocy na enforcerach. By aktywować ciosy kończące przeciążenia. Fajna sprawa, naprawdę. Są coś jak quick time eventy takie. Oczywiście. Zajebiście. Naprawdę podoba mi się, wiecie co? Ta pikselowata taka... ta pikselowata jakby wyciąganie tych wspomnień. Zajebiście, zajebiście połączenie nowoczesności z tym takim retro. Nowy klucz dostępny. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, to nie tu. Tutaj. Pracownia kombinacji. Co my mamy tutaj? Jest jakiś, widzę tutaj już.
O, właśnie to. Chcesz użyć tak, chcę. Chcę zastąpić aktualny slot. Nie, nie, czekajcie. Zrobimy tak. Tu założymy ten nowy klucz, który dostaliśmy. Obrażenia 125 i regeneracja 34. Ciężko będzie mi to wykonać, ale widzę tak. YX, YX, YX. Pięciociosowa kombinacja. Okej, dobra, czekajcie. Tutaj sprawdźmy, czy się to da otworzyć. Raczej nie. Okej. Tu jest chyba jakieś wejście. Tak, już widzę. Taking the high road, huh? Your instincts are coming back to you. Who were they? The uniforms. Saber Force. Private Oddział police Szabla. financed by Memorize. Crowd control with a smile. She's around here someplace. Okej, widzę, że więcej tam tych władz przyszło. Oni są jakimś oddziałem Szabla. Hey, Everest! I'm putting you in hospital! No i mamy kolejnych. Dobrze, może spróbujemy wykonać tą kombinację, ale nie wiem. O, co to jest? Nilin przypomniała sobie nowy present specjalny. Sensen Fury pozwala Nilin na swobodne przeskakiwanie między przeciwnikami i zadawanie coraz potężniejszych ciosów. Trzymaj rytm. Naciśnij przytrzymaj LT, aby otworzyć menu presenów. Przytrzymaj LT, czekajcie. Mamy tutaj Sensen Fury. Wciśnij A, aby aktywować. Gdy Nilin wpadnie w furię, nie używa kombinacji. Po prostu wciskaj X lub Y, by łączyć uderzenia. Im dłuższa kombinacja furii, tym większe obrażenia. Ha! Wow, ale zajebiście wygląda, naprawdę. Niestety się skończyło. Liczba wyświetlona nad ikoną furii to czas odnawiania, pokazuje w sekundach, jak długo musisz poczekać przed ponownym użyciem furii. 57 sekund, czyli 1 minuta chyba. Nie chyba, a na pewno. Unik nie udało się niestety. Ale tym razem tak. Ale pięknie udało się zrobić tą kombinację pięciociosową. I zrobimy teraz przeciążenie. Ale kurczę, cudo, cudo, fajne, fajne, fajny pomysł, naprawdę. I pięknie. Te kombinacje oczywiście nie są takie trudne, ale jak jest więcej przeciwników, jest troszeczkę to utrudnione, aby zrobić. Natomiast z jednym, z dwoma przeciwnikami możemy to wykonać. Natomiast, czekajcie, natomiast gdy jest pięciu, no to nawalam tam samymi X-ami praktycznie. Dostępna jest nowa klasa presenów. Naciśnij, by otworzyć menu. No dobra. Spójrzmy, co tu mam. O! Jakiś nowy rodzaj. Wykonując taki jakby czas preseny odnowienia, Nilin zredukuje wszystkie obecne odnowienia na swoich S-presenach. To łatwy sposób, by szybko użyć ponownie Sensa na Fury. Aha, czyli dobrze. Może to zastąpimy. Użyj tych tutaj, co? Zatwierdź. I myślę, że wiecie co? Jeszcze jakbym zrobił tak, tego presena tutaj umieścił, to byśmy mieli taką kombinację trzech presenów. Leczący, ten silny oraz odnawiający. Tutaj natomiast możemy dać presena tego atakującego. No, zaraz zobaczę. Najwyżej zmienimy jeszcze raz. Czy to będzie dobry pomysł? Może i nie był to taki dobry pomysł, dlatego że ta kombinacja jest dużo słabsza od tamtych. Natomiast wychodzi na pewno. Zaraz zobaczymy sobie. O, okej, weźmy. Użyjmy furii. I nawalamy jak wlezie. Niestety już koniec. Spróbujemy zrobić może. Ciężko jest całą wykonać, bo tamci po prostu nas
zaczynają atakować poboczni ci wrogowie. Jak z jednym tam się tłuczemy, no to ci z boku zaczynają nam przeszkadzać. Będę musiał to zmienić, za długo to trwa trochę. A jednak tamten silniejszy cios był lepszy, ta kombinacja, wiecie, tych trzech potężniejszych ciosów. Fuck, ale to długo trwa, naprawdę. Weźmy jeszcze raz Fury. Jak to będzie nam się tak odnawiać, to nie będzie takiej tragedii. Widzę, że to nawet szybko idzie. Minuta to nie jest jakiś tam strasznie długi czas, tylko nie wiem, czy to czasem nie będzie coraz dłużej trwało właśnie. Czym częściej będziemy tego używać, czy po prostu za każdym razem minuta wystarczy. Zmienię to, bo troszeczkę to za długo trwa. Daj to. Czekajcie. Tak, zatwierdź i tego też. Okej, dobra, tutaj mamy tą mocniejszą kombinację, obrażenia 125, ale sprawdzę, czy nie ma czegoś. To jak zmienimy, to zobaczcie, na 70, 125, 75, 7, no właśnie, zobaczcie, o ile słabsza jest ta kombinacja. Teraz mamy taką jakby optymalną, jeśli chodzi o ten właśnie nasz agresywny stan. Tutaj sobie weźmiemy... Ta kombinacja cała też nie jest, znaczy no, 125 ma ta tylko 3 ciosy tu, natomiast żeby było 125, musimy całą kombinację wziąć. Wykonać. Regeneracja 34. Tutaj mogę zmienić. Myślę, że ten zmienię na właśnie to. I zostawimy. Poczekamy i tak, jak nowe dojdą. Przeciążenie. Dawaj. No i mamy 100 PMP. Okej, dobra, wspinamy się z powrotem. Tutaj, tak? No dobra. Co jest? To tak miało być? Chyba raczej nie. Muszę, poczekajcie. Tak, to mnie tam zrzuciło. O, teraz. Szybko muszę to zrobić, żeby zdążyć. O, właśnie. What's this bad request guy look like? Young, nervous, dumb haircut. A wannabe memory hunter faithful to the cause. Oh, and he's your biggest fan. No zajebiście, jakiś kurczę psychofan. Roboty śpią? O co tu chodzi? Nie wiem. No nic. Okej. Lecim. No wróć. Tędy. Tak jest. Teraz co? Jest tu gdzieś... O, jest, okej, jest znacznik. Troszeczkę kurczę, nieraz ciężko go znaleźć, ale nic. Może to kwestia przyzwyczajenia. Aj, kurczę! Zapomniałem, czy chwila. Przeczekajmy trochę. Fuck, kurczę, no. Niebezpieczeństwo. Fajne te napisy są właśnie. You're almost at the rotunda and Saber Force has lost your trail. Well done. No dobrze, jesteśmy prawie na miejscu w tej rotundzie czy jakoś tak. Zamknięte, dobrze. O, jak galeria, tylko taka nowocześniejsza.
Mnemopolis. Big Charlie and his grand schemes. Always striving for utopia, but creating hell on the way. That damn Sensen network was his first stab, and look how that's turned out. He's the boss of Memorize. No, he's the star genius. The capricious talent that gets to tinker away in his ivory tower. Memorize CEO is his wife, Scylla Cartier-Wells. One name, two heads, a thousand reasons to bite your fingernails. 30% zniżki, nie przyjmujemy zwrotów, nie wymieniamy towaru. Likwidacja zapasów, tak? Czekajcie, gdzie mam iść? Tutaj ktoś jest. Bad request, identyfikacja, cel ukończony. Nilan the Hunter, I'm your biggest fan. A to ten psychofan, niby. I've already scouted a route. It's not the first time I've been shopping in the land of the rich. I'm looking for the architect's offices. Everything's in here. An hour ago, I memorized the ideal path to avoid the surveillance drones. You just need to take it. It's an incredible honor to get opened up by the best. Like having your autograph. No dobrze, trzeba będzie mu ukraść wspomnienia i widocznie on nawet nie stawia się, a nawet kurczę jest zaszczycony tym, że będziemy mogli mu namieszać w głowie. Odblokowano osiągnięcie, otwarty umysł. Nowa pamięć skradziona. Aha, czyli to troszeczkę inaczej wyglądało. I've sprinkled the route with memo boys, anchored just so. They'll tell you when to activate my remembrance. And I appreciate the fact that you didn't siphon my head. For a second there, I thought you might wipe our encounter. Remember you soon. No też myślałem, że będziemy mu mieszać w głowie, natomiast ona tylko wyciągnęła to wspomnienie na temat drogi, którą musimy tutaj dotrzeć do tej architekt. Mnemembrana to wirtualna projekcja pamięci cyfrowej wyświetlana w czasie rzeczywistym za pośrednictwem rzeczywistości wirtualnej. Wciśnij B, żeby ją uruchomić. Zaraz zobaczymy. Hello, Nilan. If everything went to plan, you were talking to me a few minutes ago and you've now got access to this remembrance. Repeat what I do and you'll be able to work your way through to your target. You better be ready because here we go. Aha, czyli to nam pokazuje, co mamy zrobić. Your Sensen will overlay the space around you with the memories I have of this area. Using your glove, you can synchronize with them to reveal hidden information. There you go. I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. Przytrzymaj LB i szybko naciskaj bez dystansu. Aha, w ten sposób, tak? I to zadziałało już? No chyba tak, chyba zadziałało. Gdzie jest kolejna ta mnemembrana? Nie widzę. Ale no na razie tylko tutaj tą drogę mamy. Niebieski wskaźnik pokazuje skupienie. Skupienie otrzymujesz za każde trafienie przeciwnika i po każdym ciosie, który trafi ciebie. Rozumiem. Przeciążając wrogów otrzymasz premię skupienia. Używanie espresenu zużyje jeden okruch skupienia. Okej. Ale pięknie, wyszła kombinacja. No dawaj, dawaj, złap go. Okej, tego mamy z głowy. Teraz tylko to nie wiem, to spróbuję tą dłuższą kombinację. 5, kombinacja, pięknie. Nie jest trudno, już kumam o co chodzi, tylko po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, przy większej ilości przeciwników jest to troszeczkę utrudnione, ale nic, dobra, co my mamy tutaj? Drzwi są zamknięte, czy coś jest?
Uwaga, zepsute. No nic, tutaj jest drabina. No kurczę, pewnie, że tak. Miejsce pracy czego? Dronów budowlanych. Mne membrana, jest. Okej, okay, co nam teraz to powie? No tak, znowu to samo. Okej, okay, mamy. Synchronizacja powiodła się. Otwieraj. Fajne, powiem wam, fajne. Podoba mi się. Okej, okay, no dobra. Tam się otworzyło, ale musimy i tak przejść tędy chyba. No dalej, dalej. Tutaj mamy drabiny. Okej, okay, jesteśmy prawie, że na miejscu. No, dotarliśmy tutaj do tych otwartych drzwi. Gdzie jest kolejna? Tu jest zdjęcie, chwila. Aha, już chyba wiem nawet, gdzie to jest. Ale tam trzeba by było dojść najpierw. Czy to są te drony, które mają nas prowadzić? Czy one po prostu będą nas atakować? Tak, to są drony atakujące. I threw together a device that allows me to see them as an overlay on my sensen, so each time you activate my remembrance, you'll be able to see them through my memory. Łatwo powiedzieć, za każdym razem, kiedy uruchomimy tą mne membranę, to zobaczymy właśnie, w którym miejscu one... No, w którym miejscu one po prostu patrzą. Just a little jump to the finish line. God damn it! That was not how to do it. Czemu mnie to nie dziwi? Ktoś tam spieprzał. Nie wiem, czy za nim mamy biec, czy co. It's a compilation of my best arrests, uncensored. With Christmas murder, you get the best of Christmas all year round. Co to była za reklama, co? Jakiejś morderczej gwiazdki czy czegoś? Czemu tak wolno idziesz? This kid Christmas. I knew him. He's a memory hunter like me. Was. He's the shame of your profession. Could have been a genius, but he traded his soul for a fat paycheck. Aha, rozumiem. Czyli kiedyś był także łowcą. Zbierz 5 doładowań skupienia, by uzyskać dodatkowy okruch skupienia. Spoko, spoko, tylko tak. Czy tutaj mam to pozbierać, czy po prostu to jest jakieś takie dodatkowe zadanie, które na razie nie musimy wykonywać? Nie wiem. Energię odnowiliśmy chyba, o ile dobrze widziałem. Ale tak, o, tutaj jest wyjście, fajnie. Ale nawet bez, przez przypadek znalazłem, bo nie widziałem. Zajebiście. Czy to nas zobaczyło, czy nie? Chyba tak. Okej, okay, kolejni do zbanowania. Za wcześnie, kurczę, mi wyszło to. Okej. Okay. No dobra, zabawimy się troszeczkę naszą mocą. Troszeczkę szkoda, że ona tak krótko trwa. Ale pewnie z czasem będzie można ją troszeczkę polepszyć. Taką mam nadzieję przynajmniej. Ha, zajebiście, dobra. Jeszcze tylko kilku. Zajebiście wyszło teraz.
Tamten jest troszeczkę w takim... no, nie może nic zrobić, oszołomiony, to dzięki czemu możemy sobie wykończyć tutaj tego drugiego. A, obudził się skubaniec. Ale już mamy z głowy kłopot zaliczony. Czekajcie. Z powrotem nam to tu pokazuje. Wytężony wzrok. Nie no, czekajcie, tu weszłem, wszedłem. Tu jest, okej, okay, jest, fajnie. Am I going to be climbing much longer? Kaori Sheridan loves to contemplate her creations from her balcony. Keep following bad requests, remembrance. Ja pierdolę, no. Fuck, kurczę. Myślałem, że przeskoczę. Mam nadzieję, że od tamtego miejsca zaczniemy. No, nie jest daleko. Straty dużej nie było. Na szczęście. Okej. Okay. Znowu będzie pogawędka. Kaori Sheridan loves to contemplate her creations from her balcony. Keep following bad requests, remember. Życie jest całe. Czekajcie teraz, żebym znowu tego nie schrzanił. Okej, okay, tym razem jest. Fajnie, jesteśmy, jesteśmy. Tutaj linia nam pokazuje pewnie gdzie iść, co? Może i nie. Okej. Okay. Membrana. Aha, no tak, teraz widzimy właśnie obszar, w którym te tutaj drony mogą nas wykryć. Get to the other side. We're going to exploit a privacy statue that forbids drones from scanning through walls. No i fajnie jest. Dobra, co jest, kurczę? Przecież otworzyłem to jakoś. Czy gdzieś tu jest inne jakieś wejście? Nie wiem. Czekajcie, chyba tędy. Tak, tutaj pokazuje nam. Co jest? No, już myślałem, jakiś zbugowany. Kurczę, mać, chyba niestety nie tędy droga prowadziła. No nic, chyba będziemy w tym miejscu sobie kończyć pomału ten odcinek. No tak, jesteśmy tutaj. Ale okej, okay, tak jak mówiłem, skończymy sobie w tym miejscu. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne już niedługo. Na razie, cześć!